Zdrowia. No ostatnio obiegła, no tak, wiadomości w sumie o Czech. Kiedyś to była Czechosłowacja, no ale z Pragi, z Czech, informacja, że no, społeczeństwo żydowskie ma się tak sobie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No dlaczego tak akurat temat taki nie bardzo amerykański, nie bardzo polski, no ale pośrednio jest polski, ze względu na to, że te 447 działa, no wszyscy, no dużo ludzi obwinia Trumpa za 447, że podpisał tą ustawę, no ale trzeba pamiętać, że ustawa jest podpisywana, ale podawana do podpisania przez kongres. No w kongresie jest 430 osób, jeżeli oni mają tam jakieś, no są politykami, są różne lobby wpływowe i później ludzie decydują się zrobić taką ustawę czy jakąś inną. No i prezydent podpisuje, także to nie jest tylko wina prezydenta, że podpisał, no ale trzeba patrzeć, kto na to głosował. Także jeżeli w Ameryce ktoś głosował na tych ludzi, którzy proponowali to 447, no to powinni przestać na nich głosować. No z reguły to byli demokraci. No pojawiło się trochę republikanów, czyli konserwatystów, no ale w większości to jednak były grupy demokratyczne, socjalistyczne, w wielu wypadkach ludzie, którzy nie mieszkają w Izraelu, tylko mieszkają w Ameryce. No i ta Praga, okazuje się, że 8 milionów dolarów jest tam dochodu z muzeów, z cmentarzy, z paru synagog. Ciągle są pełne turystów, no i teraz te wszystkie miejsca są puste ze względu na koronawirus. Jest tam 1500 zadeklarowanych ludzi pochodzenia żydowskiego, czy wyznania mojżeszowego. No i cała grupa po prostu organizuje to, przerabia to na pieniądze, no i pomaga tym 1500 tych ludzi. No oni są zadowoleni, no tam już dużo staruszków jest, no i tak samo musieli raczej być już w takim dziecięcym albo młodzieżowym wieku w czasie okupacji. Ale teraz pytanie jest, co się dzieje w Polsce? Co się dzieje w Polsce? Na przykład jeżeli w Auschwitz ten budżet jest strasznie dotowany. W sumie tam nie wiadomo, co oni powinni pokazywać. No jest ten polski barak, ten dział polski jest dosyć zaniedbany, wszystko jest pokazywane pod względem żydowskim. No i tak samo w Polsce, w Warszawie getto, które było zniszczone, wyniszczone. Tam też ostatnio chyba 100 milionów złotych dali, no to jest 30 milionów dolarów by wyglądało. Idą tam spore pieniądze. Ciekawa historia jest właśnie, powiedzmy, z Adamem Czerniakowem. Jeżeli mieszkacie tam w Warszawie czy w okolicach Warszawy, no to na Okopowej jest właśnie ten Kirkut, jest ten cmentarz żydowski. No to jest tam zaraz niedaleko od Powązek. O drugiej strony są też luterańskie, kalwińskie cmentarze. Znajduje się też tatarski. No ale ten żydowski jest dosyć mocno opiekowany przez państwo. Przez państwo jest dotowany. W Pradze, w Czechosłowacji wygląda na to, że oni sobie wyłuskali biznes Holokaustu, wyłuskali te 7 synagog. W Warszawie jest też synagoga Nożyka. No ja nie wiem, czy ona jest otwarta do publiczności, czy nie, czy tylko tam można wejść jako do muzeum.
Przypuszczalnie jest, to jest niedaleko placu Grzybowskiego, to jest jedna z tych ocalałych. Była tam wielka synagoga na placu Bankowym, kiedyś za PRL-u nazywana Dzierżyńskiego, tam gdzie stoi ten niebieski wieżowiec. No, ludzie się śmieli, że tam nic nie powstanie na tym miejscu, no to bo właśnie w tym miejscu, gdzie jest niebieski wieżowiec, no to była wielka synagoga. Z tyłu jest Muzeum Żydowskie. No ale o co chodzi? No chodzi o te pieniądze. Chodzi o te pieniądze, że ludzie, grupa tych Żydów czeskich, 1500 ludzi, jak już powiedziałem parę razy. Ciekawe, że przed wojną było tylko 39 tysięcy. 39 tysięcy ludzi w Pradze, w Polsce, no to było jednak, no mówią, że Polska straciła 6 milionów obywateli. No oczywiście było to przesunięcie tam z Zabuga i tak dalej, no ale mówi się, że 3 miliony polskich katolików zginęło, 3 miliony polskich Żydów zginęło, także ta Czechosłowacja, ta Praga, która niby ma te 1000 lat tej tradycji mieszkańców żydowskich, no w sumie golem, ten sławny z Pragi golem, no to taki mit był żydowski, że tam jakiś magik, czy cadyk, czy jakiś inny zrobił tego golema, żeby obronił z gliny, żeby obronił Żydów. No ale jakoś ludzie tam się zorganizowali finansowo. Jest to zastanawiające. W Polsce, w Warszawie też kino Femina. Femina jest na Leśnie, no to było też w tym rejonie getta. Ten budynek, no to on został odbudowany, no ale tam były ten lokal, no to był używany w czasie getta. Polacy powinni więcej robić jakichś filmów na temat właśnie bandziorów z getta. Była ta taka banda Leśno 13, no to byli współpracownicy gestapowscy. W sumie powinien ktoś nagrać film na ten temat. Była taka afera Hotel Polski, kiedy tam po likwidacji getta dużo Żydów się ukrywało po katolickiej stronie i później część tych bandziorów, gestapowców hitlerowskich po prostu ściągnęła ich do tego hotelu. Hotel to gdzieś był przy Barbakanie, przy Starówce, niedaleko Placu Zamkowego, bo oni mieli bardzo dużo paszportów zagranicznych, które były przysyłane dla rodzin, które były przysyłane dla rodzin ludzi, którzy byli w getcie, żeby wyjechali, no ale większość tych ludzi jednak zginęła, została zabita, no a paszporty były do wykorzystania. Pierwszy transport wyjechał do Francji, później tam przysyłali różne pocztówki, że są w jakimś tam obozie, że jest im dobrze, to jeszcze więcej się podnieciło. No i później wyłapali wszystkich. Także film o takich bandziorach dobrze by było, żeby ktoś zrobił. No, Polska Akademia Filmowa powinna dać jakieś pieniądze właśnie na ten temat. Adam Czerniakow, no to właśnie on popełnił samobójstwo, bo w 1942 roku chyba, kiedy tam były te pierwsze czy drugie te wywózki, połknął opium. No jego grób jest właśnie na tym Kirkucie, na tym cmentarzu żydowskim na Okopowej. No dosyć taki spory, ładny, elegancki grób. Trudno powiedzieć, kto go postawił, czy to jeszcze za okupacji, czy to było już potem.
No ale, ale Polacy, Polacy powinni zacząć finansować tego rodzaju tą czarną stronę getta, czarną stronę Judenratu. W Łodzi też był przecież ten z Judenratu. No, można powiedzieć, jeden wielki bandzior. No ale Adam Czerniakow, no, kontrowersyjna postać. Wygląda na to, że jeżeli popełnił samobójstwo, no to do pewnego stopnia czuł się winny do tego, że został zmuszony do wykonywania bandyckich czynów swoimi rękoma. No ale, Leszno 13 i inni, no to trzeba by było to wyciągać. Wiera Gran, no to też kontrowersyjna postać jest. Ktoś powinien nagrać o niej film. Piosenkarka urodzona w 1916 roku, także w czasie okupacji miała tam 20-30 lat. Oskarżona była o współpracę właśnie z Lolkiem Skosowskim. No on się inaczej nazywał po żydowsku, no ale przybrał jakoś to nazwisko Lolek Skosowski. I drugi bandzior, no to był chyba Żurawin, no to on uciekł do Kanady. Też go nie ścigali. Ktoś powinien nagrać film na ten temat. Może powinien ktoś złożyć zacząć produkować filmy ze składek tłumów. To by było ciekawe. No w tej Pradze czeskiej, no to oni tak opanowali powiedzmy cały ten biznes, czy te własności, czy posesje i tak dalej, że oni biorą kasę za czynsze, biorą kasę za licencje. No, w Polsce Warszawa była w 70-80% powiedzmy zniszczona i zburzona i tam dużo nie zostało, no, ale ten cmentarz został, synagoga Nożyka też została. No smutne czasy. Także to takie połączenie jest, można powiedzieć, historyczno, narodowościowo, rasowo, no i z czeresienką na wierzchu z tej pandemii korony. A propos korony, no myślę, że szybko zacznie się otwieranie. Myślę, że ostatnie, które się otworzono, to będą te socjalistyczne stany, te wszystkie normalne, konserwatywne, republikańskie stany, no to są, rozumieją, o co chodzi, rozumieją, że ludzie muszą pracować, że ludzie muszą zarabiać, że muszą płacić podatki, że muszą żyć, muszą się relaksować i tak dalej. Socjaliści niestety wprowadzają coraz większe zakazy, no i na poziomie już dzielnic prawie i na poziomie dzielnic wydają najróżniejsze zarządzenia po 500 dolarów kary za nienoszenie maseczek, no to jest totalny idiotyzm, no ale to jest dyktatura, można powiedzieć, socjalizmu. Dopadają do władzy, ludzie wybierają debili, no i później są bici kijem, no i jeszcze ci politycy są zdziwieni, że ci, którzy są kijem lani, nie klaszczą zadowolenia. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.